W opisach podam dokładne nazwę, jakie to jest mauzoleum, ale to jest mauzoleum znajdujące się przy drodze do Świdnicy. Tu widzimy nagrobki jakieś. Herb. Tutaj 18 rok. Budowla grozi zawaleniem, to trzeba wspomnieć. Taką ruinę mamy tutaj. Tak jak wspomniałem, jest to mauzoleum. W opisach to już dokładnie napiszę czyje. To jest cokół. Prawdopodobnie na tym cokole stał krzyż. Ale to tylko przypuszczenia moje. Ja jestem tu pierwszy raz, także... Tak, stał krzyż, bo tu mam... Widzę, ten krzyż tutaj jest. Owalono ten krzyż. To jest pręt. Widać pęknięcie tutaj w budynku, obiektu. Dawniej musiałby tam dach. Ja nie będę wchodził tutaj, bo jest dość niebezpiecznie. Tam jest krypta, druga taka wnęka i tam są jeszcze takie wnęki, a tutaj widzimy kryptę. Prawdopodobnie tam też były takie, też było, można wejść z obu stron, prawda? Tak jak tutaj widać. Tam też tak będzie. I chyba tutaj też można było wejść w ten sposób, że stąd można było wejść, stąd i na przestrzał. Tutaj. Tworzyło to krzyż. No to była krypta. I stoi to na dość, na wzgórzu. Widać, oj. To jak nie ma, jesienią nawet dobrze się rzuca to w oczy z właśnie tej drogi. To jest jeden kanał wentylacyjny. To jest taki drugi kanał wentylacyjny. Mieszana budowla, cegły, kamień. To jakieś elementy z piaskowca. A połowy tak powinno być. A widać tutaj wnękę drzwi zamurowaną, ale raczej dawno temu zamurowaną. Następny otwór
wentylacyjny. Tutaj widać kamienie. No to jest ta część, którą ja przed chwilą było widać na. To wszystko zaugnać. Klamry metalowe, wzmocnienia tam też. I to jest fundament. Posadowiono to na kamieniach, na jakimś wzmocnieniu kamiennym widocznie. Tak już wspomniałem, budowla jest w stanie totalnego ruiny. A w ciekawym miejscu postawiono, ponieważ na takim wzgórzu to gałęzie są, można się przewrócić. Są pola. Ja ledwo znalazłem ten obiekt. Nie wiedziałem, że on tutaj jest. Ponieważ jest w środku tego lasu. Było go dość trudno znaleźć. Ale jesienią, jak już wspominałem, będzie widoczny z ulicy. Tylko zdaje mi się, że kilka lat temu jeszcze tutaj był. Jeszcze tutaj był ten krzyż. Niestety, no mamy jakiś takich wandali niesamowitych. O, tu jest jeszcze ta tabliczka, która nas informuje, jak chcemy to, że budynek jest grozi zawaleniem, tak? Uwaga, niebezpieczeństwo. Niestety, budynek może się w każdej chwili zawalić. I to byłoby na tyle. Oczywiście zapraszam do obejrzenia moich innych filmów. Będę się starał znajdować różne ruiny, nie ruiny. I je zaprezentować, powiedzieć mniej więcej, gdzie się znajdują. Więc no, mamy bardzo dużo ciekawych budynków, ciekawych ruin. No, często właśnie w takim stanie, które już się nie nadają do zwiedzania, albo nawet do podchodzenia zbyt blisko, no, niestety.